Cześć, jesteśmy wiosłujcie.pl i chcemy Wam przedstawić dzisiaj podstawowy kurs paddleboardingu. Zanim wypłyniemy na szeroką wodę, musimy przygotować się na lądzie. Deska SUP powinna być napompowana do zalecanego ciśnienia. Jest ono zawsze pokazane na zaworze deski. Nie należy pompować do maksymalnego ciśnienia. Istnieje wówczas ryzyko rozszczelnienia, na przykład na bardzo mocnym słońcu. Jeśli manometr nie pokazuje ciśnienia, to trzeba nadal pompować. Ważna rada. Oszczędzaj siły na wiosłowanie. Najlepiej użyj pompki elektrycznej. Wyreguluj swoje wiosło. Odbezpiecz klamrę regulacji długości. Oprzyj pióro wiosła na ziemi i ustaw długość trzonka wiosła do około 10-15 cm powyżej swojego wzrostu. Dobrym pomysłem jest założenie bojki na trzonek wiosła, aby zapobiec zatonięciu wiosła. Wiosło bez bojki unosi się na wodzie bardzo krótki czas, a następnie tonie. Swoje rzeczy osobiste zapakuj do wodoodpornego worka, zwiń go i zapnij klamrę. Nie zapomnij o ochronie przeciwsłonecznej. Używaj czapki, kapelusza, koszulki z lajkry, ochrony przed promieniowaniem UV. Zaleca się również noszenie butów do sportów wodnych. Osoby początkujące powinny zawsze stosować zasady bezpieczeństwa na wodzie i założyć kamizelkę wypornościową lub system Rescue. Przymocuj linkę bezpieczeństwa, tak zwany leash, do metalowego oczka z tyłu deski SUP, a drugi koniec do środkowego uchwytu na desce. Odwróć swoją deskę do góry nogami i zamocuj statecznik. Załóż wodoodporną torbę na ramię, weź wiosło do ręki i zanieś deskę nad wodę. Połóż wiosło na pokładzie, a wodoodporną torbę zabezpiecz gumkami bungee. Postaw jedną stopę na pokładzie i załóż na kostkę leash, czyli linkę bezpieczeństwa. Zaczynamy pływanie na kolanach. Chwyć wiosło dwoma rękoma i umieść je w poprzek deski. Uklęknij na desce tak, aby kolana znajdowały się na wysokości środkowego uchwytu na desce. Usiądź na piętach, wyprostuj się. W tej pozycji wypłyń na głębszą wodę. Sprawdź, czy długość wiosła jest prawidłowa, unosząc wiosło nad głowę, a łokcie muszą być ustawione pod kątem prostym. Wiosłuj zawsze wygiętą częścią pióra wiosła do przodu. Zmieniaj strony wiosłowania, gdy deska zaczyna skręcać z kursu. Gdy poczujesz się komfortowo i swobodnie i będziesz gotowy, aby wstać, połóż wiosło z powrotem na desce, oprzyj dłonie na desce, ustaw stopy na poziomie uchwytu centralnego i powoli wstań. Jeśli stracisz równowagę, możesz natychmiast ponownie uklęknąć. Jeśli już stoisz, sprawdź swoją postawę. Stopy powinny być rozstawione na szerokość ramion, a centralny uchwyt na desce powinien się znajdować dokładnie pomiędzy Twoimi stopami. Ustaw stopy równolegle wzdłuż deski. Szerszy rozstaw stóp, tak zwana wieża Eiffla, nie daje nam większej stabilności. Za wąskie ustawienie stóp jest mniej stabilne. Pochyl się do przodu, zanurz całe pióro wiosła w wodzie i przeciągnij trzonek wzdłuż deski. Wyjmij wiosło z wody mniej więcej na wysokości, gdzie stoisz. Nie jest konieczne przeciągnięcie wiosła do tyłu, za siebie. Nie pomaga też wyrzucanie wody za siebie. Oto kilka wskazówek dotyczących prawidłowego wiosłowania. Postawa. Najbardziej stabilną pozycję masz wtedy, gdy stopy są rozstawione na szerokość barków. Kolana są lekko ugięte, aby mogły działać jak amortyzatory, a plecy są proste. Perspektywa. Twoja perspektywa widzenia również wpływa na stabilność Twojej pozycji. Sztuczka polega na patrzeniu przed siebie na horyzont. Zanurzenie wiosła jest bardzo ważne. Pióro musi być całkowicie zanurzone i dopiero wtedy należy zacząć pociągnięcie wiosłem. Dzięki temu będziesz efektywnie i skutecznie nabierał szybkości oraz dodatkowo uzyskasz lepszą stabilność na desce. Zanurzenie pióra wiosła zapewni również podparcie i ułatwi utrzymanie pozycji stojącej. Po powrocie na brzeg ponownie uklęknij na desce i powoli zbliż się do płycizny. Uważaj, aby nie uszkodzić dziobu deski, a także, aby nie złamać swojego statecznika. Wyjmij deskę z wody i połóż ją w cieniu, jak to możliwe. W razie potrzeby zmniejsz ciśnienie w desce, aby uniknąć pęknięcia na bardzo dużym słońcu. To był nasz krótki kurs paddleboardingu. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej wiosłujcie.pl w dziale Pierwsze kroki. Wiosłujcie z nami i bawcie się dobrze, a co najważniejsze, wiosłujcie bezpiecznie.